Wiele zależy od kontekstu. Powiedzmy, że rozmawiacie z kimś szanowanym o nieposzlakowanej opinii, jak w tej sali. Na przykład. Uznacie, że mówi prawdę, ale w innej sytuacji. Możemy to filmować? Dobrze. Załóżmy, że jestem mężem porwanej kobiety. Wtedy będzie pani podejrzana. Tak już jest. Czy to nastawienie może przejść na śledczych? Policja powinna trzymać się założeń i nie dać się zaślepić. Ale czy może przejść na nich? Na nich? Jeśli ktoś przyłożył się do napiętnowania Toma Hagena, to wy, media. Jak to? Kogo pani widzi na tym zdjęciu? Nie wiem. A pani? Winnego męża. Ale gdyby pokazała mi pani Toma Hagena na paradzie 17 maja z wnukami, odbiór jego wiarygodności byłby zupełnie inny. Pani zdaniem celowo przedstawiliśmy Hagena jako winnego? Od kiedy zmieniła się główna teza, cały czas używacie tego samego zdjęcia.